Minęła 13. Magdalena Bałkowiec. Zapraszam na serwis informacyjny. Jak przekazała rzeczniczka Sił Obrony Południa Ukrainy Natalia Chumeniuk, okupacyjne wojska rosyjskie wysadziły zaporę wodną w Nowej Kachowce na Dnieprze w obawie przed kontrudężeniem ukraińskiej armii. W rozmowie z polską agencją prasową powiedziała, że Rosjanie przestraszyli się kontruderzenia ze strony Ukrainy i dokonali desperackiego kroku, nie myśląc o konsekwencjach tych działań. Niszcząc tamę kachowskiej elektrowni wodnej, rosyjscy terroryści tylko potwierdzają całemu światu, że nie można im zostawić ani jednego metra ukraińskiej ziemi, bo każdy metr wykorzystają do terroru. Tylko zwycięstwo Ukrainy przywróci bezpieczeństwo. Terroryści nie będą w stanie powstrzymać Ukrainy ani wodą, ani rakietami, ani niczym innym. Wszystkie służby działają. Rada Bezpieczeństwa Narodowego zebrała się na posiedzenie. Prosimy o udostępnianie wyłącznie oficjalnych i zweryfikowanych informacji. Rozpoczęliśmy ewakuację mieszkańców najbardziej zagrożonych terenów. Wszystkie służby działają. Proszę spakować dokumenty, najbardziej potrzebne rzeczy i leki i czekać na ewakuacyjny transport. Osobno chcę zwrócić się do mieszkańców na lewym brzegu Dniepru. Zróbcie wszystko, co możliwe, by uratować siebie i swoje życie. Natychmiast opuszczajcie niebezpieczne rejony. To absolutnie nie był atak rakietowy. Po uszkodzeniach tamy widać, że była ona wcześniej przygotowana do wysadzenia. Prezydent Andrzej Duda uczestniczy w szczycie państw bukaresztańskiej dziewiątki w Bratysławie. Dzisiejsze spotkanie ma na celu wypracowanie wspólnego stanowiska wszystkich państw przed lipcowym szczytem NATO w Wilnie. Jako państwa wschodniej flanki NATO jesteśmy bezpośrednio dotknięci agresją Rosji na Ukrainę, brutalną, imperialną agresją. Także musimy bacznie uważać na to, co dzieje się na Białorusi. Przypominam, że reżim Łukaszenki jeszcze nie tak dawno temu dokonywał ataków migrantami na naszą granicę. To była wojna hybrydowa. Poza tym wiemy, że na terenie Białorusi rozmieszczana jest broń jądrowa rosyjska. Także my musimy wyjść temu naprzeciw, musimy robić wszystko, co możliwe, żeby zapewnić bezpieczeństwo wschodniej flance NATO. I chodzi o modernizację wojsk, o to, żeby cały czas zwiększać amerykańską obecność wojskową na terenie naszych krajów, ponieważ zagrożenie rosyjskie jest permanentne. Jak wynika z najnowszego sondażu Ibris dla Radia Z, gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałoby Prawo i Sprawiedliwość, na drugim miejscu Platforma Obywatelska, a na trzecim Konfederacja. Chęć wzięcia udziału w wyborach zadeklarowało 60,4% badanych. Poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości nie zmieniło się w porównaniu do poprzedniego badania z marca. Ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego mogłoby liczyć na 34,4% głosów. Na drugim miejscu jest Platforma Obywatelska z wynikiem 29,1%. Konfederacja 13,4%. Jak wynika z sondażu, największy spadek odnotowała Koalicja Polski 2050 Szymona Hołowni i PSL-u. W marcu głosowanie na wspólną listę tych dwóch ugrupowań deklarowało 14,2% ankietowanych. Lewica uzyskała 8,6%, Agrounia 0,2%, 5% jest niezdecydowanych. Wczoraj Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że reforma polskiego wymiaru sprawiedliwości z grudnia 2019 roku narusza unijne prawo. TSUE uwzględnił skargę Komisji Europejskiej wniesioną w kwietniu 2021 roku. Jednak zdaniem ministra do spraw Unii Europejskiej Szymona Szynkowskiego-Welsenka część zarzutów TSUE jest już nieaktualna, a w ocenie europosła Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewa Kuźmiuka ten wyrok to kolejny bezpodstawny atak Unii Europejskiej na Polskę. To są konsekwencje tego donoszenia na Polskę ze strony opozycji. Gdyby tego nie było, nie byłoby takich głębokich ingerencji komisji, a także TSUE. To jest także, jak sądzę, badanie, swoisty test, na ile można posunąć się w stosunku do kraju członkowskiego pozatraktatowo. To jest ta próba, kolejna próba poszerzania swoich kompetencji w taki sposób, aby bez zmian traktatów
pozyskiwać kolejne kompetencje i Polska jest wdzięcznym dla Komisji Europejskiej krajem do tego rodzaju działań, bo żąda tego polska opozycja wywodząca się z Polski, która no, ma przemożny wpływ na to, co robi zarówno Komisja, a w konsekwencji także i TSUE, ponieważ należy do trzech największych frakcji parlamentarnych, więc tak naprawdę co te frakcje postanowią, to Komisja realizuje. No a tutaj Komisja jest przecież tym ciałem, który wnioskuje do Trybunału o to, żeby Polskę karać. To wszystko w tym serwisie informacyjnym. Kolejno o 14, a za chwilę spotka się z Państwem Piotr Nisztor i jego gość Marek Ast z Prawa i Sprawiedliwości.